Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Dobra nowina na dziś jest taka, że Bóg jest bardzo cierpliwy. Nam często tej cierpliwości brakuje. Chcielibyśmy mieć wszystko już, natychmiast. W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada nam przypowieść o rolniku, który sieje dobre ziarno, a pomimo to obok zboża pojawia się również chwast. Oczywiście owym rolnikiem jest Bóg, a dobrym ziarnem Jego Słowo, które przynosi obfity plon. Nieprzyjacielem Boga jest szatan i to on rozsiewa chwast, aby zagłuszyć Słowo Boga. Polem jest nasze serce. Życie każdego z nas przynosi dobre owoce, ale także zdarza nam się popełniać zło. Jest w nim zarówno pszenica, jak i chwast. Dzisiejsza Ewangelia napełnia mnie nadzieją, że Bóg kiedyś oczyści mnie z chwastów, które w moim sercu zasiał nieprzyjaciel Boga. On jednak jest cierpliwy i czeka, aż dojrzeje we mnie dobro. Nie szukajmy zatem za wszelką cenę sposobności do zniszczenia w sobie zła, ale szukajmy przede wszystkim sposobności do wzrastania w dobru, dojrzewania do coraz to większego dobra. A chwasty, stłumione i zagłuszone dobrymi kłosami, same zaczną obumierać w nas. Zło, także to w mojej duszy, zwycięża się dobrem. Czym więcej dobra na polu mojego serca, tym mniej przestrzeni dla zła. W gruncie rzeczy rozwój duchowy chrześcijanina polega nie na uporczywej walce ze złem, ale właśnie na rozwijaniu w sobie życia cnotliwego. To nie na grzechu powinniśmy się koncentrować, ale na dobru, które możemy jeszcze w życiu zdziałać. Nie grzech jest najważniejszy, ale dobre czyny, które zaświadczają, że Bóg jest dobry. Czy jestem cierpliwy wobec siebie i innych ludzi? Czy dbam o własny rozwój duchowy, o nieustanne i systematyczne wzrastanie w dobrym?